Moi drodzy, premiera gry The Surge. Pierwsze wrażenia. Lecimy. Nie wiem, czego się mam spodziewać, ale zobaczymy zaraz filmik. Coś miga ekran. To tak ma migać? A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in. We tend to forget about this, tend to be careless. But we have to. Nie wiem, czy to tak ma migać, czy nie ma tak migać. It's up to all of us to sow those seeds, and it's up to us to nurture them towards growth. Creo is not just another company. With Project Resolve, we are building the path to the future. Follow us into a new era, a utopia for all mankind. With every launch, we're healing our planet, restoring its natural shield. A return chyba tak nie ma migać. Nie wiem, co się dzieje. Children can once more play in the sun. Resolve is not only revitalizing the earth, but its people too. We've all dreamed of it, and now Creo is making it a reality. Together, we're strong. Together, we can make a change. Unleash your potential with us. No, to tak nie ma zdecydowanie działać. Muszę zrestartować chyba. No. Welcome. I know you're glad to be here. I am, and I'm glad to see ya. Creo. Tu już chodzi normalnie. We are, or at least you think you do. Everywhere you turn, we're there. Whether you see us or not. Dobra. Maybe it's time to take a closer look. Creo is one of the world's largest manufacturers of consumer and industrial products, but we're so much more. And that's why you're here. At Creo, we're always reaching for the stars. Always had our eyes on the big picture. Głośno. Third world, valuable minds in the city education initiative, and of course programs like Project Resolve that benefit us all. Creo not only wants to change the world, Project Resolve, we aim to save it. There's no divide here. At Creo, we're all in this together. So welcome to your new life as part of the Creo family. No nieźle, ale czy ja mogę coś zrobić teraz? Pomiń, escape. No, w końcu. Kuźwa, jestem na wózku, moi drodzy. I co? Czy oni ze mnie zrobią Ironmana? Dobra, jadę. No jeszcze nie jeździłem na wózku w grze, powiem wam. To już mi się tutaj... Już mi się gra podoba. Welcome to Creo. We're happy to welcome you as part of our ever ex. Expanding family. Please proceed directly to registration. Dział rejestracji. Gdzie jest rejestracja? Jakaś mapa, coś? Go schody. Kurde, gościu. Nie ma shifta, nie działa na shifcie. Dzięki wielkie za luca. To ładne skoki. Czekajcie. Tu jest, tu są ludziki. Tutaj jest coś. Go schody, no to sprawdźmy, czy schody. Nie. Schody nie działają. A, tędy nie mogę. Jest nitro, nie ma nitra niestety. Ale tutaj pewnie muszę iść jakoś. Ale tutaj nie mogę, bo... Nie mogę przejść. Dobra, to muszę z nimi pogadać może jeszcze. Hey, sorry. I'm new around here, so where should I go? They're waiting for you in job registration. Sure. Okej. Ale gdzie jest dział rejestracji? Może tu pogadam z nimi. Kuźwa, cyborgi.
tutaj. Tu nie. Kurde, tutaj za dużo nie ma do wyboru. Czy mogę wstać z tego wózka? Go wózek. Ty, powiem wam, że już mi się ta gra... Już mi się znudziła, bo nie wiem, gdzie mam iść. To jest chore. Przyjechałem tutaj i muszę znaleźć dział rejestracji, nie? Smoking, tutaj można palić. Chyba, że tam iść. O. O, tu już mi się podoba. Tu już wiem przynajmniej, gdzie iść. Schody nie są przystosowane do inwalidów. Wszyscy pasażerowie są proszeni i udali się do rejestracji. Na lu... Odpocznij sobie. To jest wyjście ewakuacyjne. Tu są jakieś kurde statki. Idziemy dalej. Szkoda, że nie mogę przyspieszyć tutaj jakimś nitro czy coś. Tutaj jest dla inwalidów. Go. Wybierz jedno z dwóch stanowisk i stań w kolejce. No to dobra. You will receive your personal work gear voucher after registration. Hello. If you like living life in the fast lane, Creo provides you with the highway to success as a field tech. Czy ty, ja, nie, ja się tylko boję, że te filmiki będą, wszystkie cutscenki będą się ścinały, widzicie? Nie wiem, czemu tak jest. Więc nie wiem, dlaczego tak się dzieje i nie będziemy chyba tych kascenek oglądać, a szkoda, bo pewnie fajne są. Epilepsji dostaniemy. Moi drodzy, ja się trochę boję. O Jezus. Co się dzieje? Implanting neural link. O Jezu. O Jezu. Nie mogę. Nie mogę. Jestem robotem. Kto mnie ciągnie? Ale przynajmniej mogę chodzić. Byłem kaleką, a teraz już kurde, nie wiem, kim jestem. To jest gra, moi drodzy. Zastrzyk witalności. Go. Manual disassembly required. Gin, gnoju. To nieźle. Uruchom ponownie EXO przy stanowisku medycznym. Co tu jest? Pamiętaj, że wszystkie ataki pochłaniają wytrzymałość i pula jest ograniczona. Dobra. Na razie walczę z jakimiś gównami na złomowisku.
Pokonuj przeciwników, aby zdobyć złom. Dobrze. Wszystko wiem. Pójdź wachodzę jakby na kurze, by blokować ataki. Złomowisko rakiet. O kurde. Podnieś. Tu chłopa jakiegoś zabili. Plecak, głowa, uzbrojenie. Korpus. Implanty, moi drodzy. Mogę sobie implant jakiś strzelić tutaj. Obciążnik mechaniczny. Nie, tu są. Czujnik zbliżeniowy. Dobra. Organizer. Wyposażenie. No nieźle. Ja już nie chcę, żeby mi coś robili już. Wykryto wadę. Wygląda to, że twój rdzeń uległ uszkodzeniu. Dzięki za ludca, go Yeti Foka. No, muzyczka już jest dobra. Wymień uszkodzony rdzeń. Halo, Kobita. Słyszymy się, transmisja radiowa. To niezła transmisja tutaj się dzieje. Your rig has been damaged. Its distress beacon has been triggered. You need to get back into the factory. Jak dotrzeć do fabryki? Well, okay. I'll just stroll right on over to the factory then. I certainly don't recommend walking, but there should be a maglev station nearby. They're never far from ops. I don't know you. I'm surrounded by dead people here. Maybe someone would like to explain what's going on. I'm sorry, I don't know. You need to get inside. Maybe you can make something to protect yourself. Operations always has a gear assembly. The rig seems to work for me. Honestly, it's the least of my problems. I mean, I can walk. Huh. Never thought I'd be able to say that again. Well, that's good to hear, but the power core is damaged. You'll have to find a new one to make your rig fully functional. On my way. Be careful, and don't forget to replace the power core of your rig, or you're not gonna get very far. You're still here. I can't do any more. Bez sensu. Dobra, i teraz tak. Gdzie ten rdzeń muszę znaleźć? Co tutaj jest? Stacja montażowa. Wykryto wadę. Dobra. Ja muszę znaleźć rdzeń. Niestety. Implanty. Co to jest? Dobra. Spadamy stąd. Nie mogę się ruszać dobrze. Patrzcie, jak chodzę słabo. Dobra, tu nie, tu już jest ok. Tylko gdzie teraz trzeba iść? Żeby ten rdzeń wymienić. Tutaj czy nie?
Czekajcie, może w plecaku mam wyposażenie, uzbrojenie, tłok, prawie ramię, noga, korpus, lewa, głowa, implanty, ekwipunek, zepsute części, organizer, parametry. Kurde. Musisz go zrobić. Ten rdzeń trzeba zrobić, mówisz? Schematy. No nie wiem właśnie, muszę to zobaczyć. Zepsute części, komponenty. Zużycie rdzenia 3 na 10. Dobra, dzięki za ludca. Łupi! Tutaj coś? O kur... No to ja nieźle sobie tutaj teraz poradzę. Czy ja już padłem? Ja chyba poszedłem gdzieś, gdzie nie powinienem iść jeszcze. Brak oznak życia. To nieźle. Dobra, jesteśmy tu. Jakiś złom utraciłem. Cały złom, moi drodzy. Cały złom, który zbierałem. Całe życie moje. Dobra. Tutaj jest coś do rozwalenia jeszcze, czekajcie. Nowa wersja Robocopa, ta. Kurde, gin! Muszę energię ogarnąć. Dobra. Jakąś plazmę we mnie walną. Co to są za roboty brzydkie? Dobra, zginął. Co to jest? Podnieś. Opancerzenie szkieletu. To jest jakieś złomowisko, więc teraz tutaj trzeba ogarniać. Dobra. Tutaj już chyba nic nie ma. Ale ładnie się światło odbija. Idziemy dalej. Cofnij się po złom. Spoko, spoko. Mocarz. Dobra. Na razie jest okej. Gdzieś ja padłem i muszę ten złom odnaleźć. A, tutaj coś jest. Dobra. Ten jest dosyć słaby. Kolejną część złomu muszę znaleźć. Kurde, biegam jakbym był. To jest złomowisko rakiet, przy którym już byłem.
Zobaczmy, czy się zrespiły znowu te potworki. One się respią? Gdzie ja mam moją część złomu? Utracono złom 20 metrów, ale kuźwa mać. W tamtym kierunku chyba. Tutaj coś jest. To jest ten złom, dobra. Odzyskałem go. No i dobra. W ogóle jak on dziwnie... No nieźle. Nie mogę tu, muszę to jakoś inaczej ogarnąć. A, mogę sprintować to elegancko. Tam nie mogę wejść. Dobra, to już mamy chyba cały złom ogarnięty, co? Już nic tutaj więcej nie zrobię, tak mi się wydaje. Tu są krzaczory jakieś. Tu jeszcze mogę przejść. W centrali możesz wytwarzać pieniądze, zastosować konfigurację. Dobra. O kurna, kim ty jesteś? Kim albo czym ty jesteś? Złomiarz. To jest złomiarz. Wow, 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 kim ty jesteś? Co tak pipczy? Co tak pipczy? Odsłonięta głowa. Dobra, zaraz, spokojnie. Teraz. Aha, tutaj to robię. Głowa. Dobra. Spoko. Dobra, jest. Udupiony gościu. A, bo ja mam włączony taki głupi czujnik. Ja go muszę wywalić, który pipczy, jak się zbliżam do czegoś. Jak was to będzie denerwowało, to to wyłączę. Aha. Nie, jak item jest, mówicie? Nie widziałem. Dobra. Idziemy dalej. Damn it, why don't you listen? You need to upgrade your power core or replace it, otherwise you ain't getting through that door. If you keep trying to overload it without the proper power capacity, security is gonna end up all over your ass. We've come too far to get caught now. Those implants are worth thousands. This is our golden ticket out of here, man. Don't screw it up. Przeciążenie się nie powiodło. Dobra. O kurde, ten już walczy. To jest jakiś przedmiot. Muszę ten przedmiot zaraz wziąć.
Dobra. Tylko który to jest przedmiot? Z tego typa? Muszę... Jest! Pozyskano rdzeń. Dostać go do stanowiska medycznego. Kuźwa, gdzie? Tu czy nie? Jezu, zaraz mnie to wkurzy po prostu, to pipczenie. O, tu jest jakiś frajer. A, głowa jest osłonięta. Dobra, gin. Dobra. Teraz muszę się cofnąć. To jeszcze coś tu było. Dobra. Stanowisko medyczne. Usunięto wadę. Restartowanie systemu. Spacja zwiększy moc rdzenia. Implanty. Dobra. Złą wykorzystałem. Okej. Okay. Jest spoko. A tu już nie mogę, bo już nie mam. Dobra. Connection to database restored. Przywrócę już. Sprawdzanie danych. Zrealizuj kupon. Kupon na wyposażenie. Schemat ryś nogi odblokowany. Ramiona. Ile to kosztuje? 800. Dużo złomu to kosztuje. Dobra. To na razie nic nie robimy. Dobra. Czy ja teraz jestem super mocarz? Have a nice day, Warren. Dobra. Widzę, że tutaj dużo zabawy jest z tymi rzeczami. To niezła winda. Exo-winda. W ekwipunku może założyć te itemy. Jakoś trzeba przejść. Pipczy, 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 pipczy. Nie można otworzyć drzwi. Ekwipunek, zepsute części, wszystko, uzbrojenie, implanty, organizer, atlas, wyposażenie, prawe ramię. A, okej. Dobra. Głowa, na głowę nic nie mam. Prawa noga. Co mi to daje? Zużycie rdzenia, bla bla bla. Okej. No i mam. Na prawą nogę, już jestem kurde mocarzyk. Teraz to już jestem koksik. Gnoju! Nie takie numery ze mną. Od razu inna gadka jest, nie?
Nie. O, zbugowana broń jakaś. Dobra, i teraz możemy w końcu tego gościa porobić. Ja zapomniałem, że mogę parować ciosy, no trochę zapomniałem. Go. Co? Zdobyto broń. O kurdi! Nienaruszony rdzeń obciążać przewody. Dawaj! O kurde. Dobra, gościu. Dzięki za ludca, pozdrawiam. Tylko nie mam. Gin. Ziomek, teraz cię porobię. Odcinaj części przeciwników, aby zdobyć nowe elementy. No i tak będziemy robić. No, przeciążenie 55, ale ja nie jestem w stanie przeciążyć chyba tego tyle. Chociaż... Zbyt niski poziom. Nie da się tego tak zrobić. Tu są samouczki. O, ma coś? On jest cały zasłon... O kurna! On jest cały... Nowa broń. Wrażenia średnie. Impet średnie, średnie. To jest jakaś piła taka. Dobra, sprawdzę tą piłę. No gdzie coś jest? Tutaj. Spoko. Masz brudną koszulkę na ramieniu. Oj, to przepraszam. Oj. Dawać złom. Go złom. Tu jest jakiś przedmiot gdzieś? U góry jest. Jak tam wejść? To windą pewnie. Przegapiłem 3 lucy. Wiem, no przepraszam bardzo, ale... Po prostu się wciągnąłem teraz. Polecam, jest żółty śnieg, Jambi. Ty wariacie. No nie mogę tam wskoczyć, kurde gówno. Go. Wkurza mnie to pikanie, wiecie? Gówno takie. Ale bez tego to bym omijał przedmioty pewnie.
Ale nie mogę do góry jakoś skoczyć. No, teraz. No i co? Dobra, go. Charytatywny Bober, Radio Maryja. Ojejku, ale śmieszność. Ale śmieszność tutaj się pojawiła. Brzydkie rzeczy są popisane tu. He's refused to have the implant surgery. We've explained it's hardly invasive, even offered to double his bonus. Czekajcie, tu już byliśmy? Nie. O kurde! No to będzie zabawa. Co oni tam strzelają? On nie ma nic odkrytego. Dobra, skończymy na tym. Brak oznak życia. Nie wiem, to takie pierwsze wrażenie. Nie wiem, co o tym sądzić. Pomysł ciekawy. Pytanie, co dalej tam jest? Co tam dalej jest takiego fajnego, że nie wiem, nas to przyciągnie na dłużej. No gierka fajna, widać, że jest tutaj możliwość rozwijania swojej postaci, jeśli chodzi o, powiedzmy, te elementy takiego egzoszkieletu, rdzenie i tak dalej. No nie wiem, mi to wygląda na jakiś RPG w ogóle, bo mamy tutaj statystyki, rozwijamy postać swoją, przedmioty, tak... Ja bym to trochę tak... Mi to trochę Fallouta, dziwnie, ale mi to trochę Fallouta tak przypomina. Oczywiście tak bardzo trochę, tylko to, nie wiem. Może dlatego, że tutaj w tym jestem pomieszczeniu i ta muzyczka tak sobie gra i tak dalej. Natomiast mamy tutaj do czynienia, wiecie, no... No z jakimś tam przyszłością, no. Mam nadzieję, że nigdy w życiu czegoś takiego nie spotka. Że będą wszczepiać ludziom takie części i...